kanał Niebajki zaprasza do wysłuchania krótkich opowiadań Marii Stabrowskiej pod tytułem Legendy o świętych. Święta Róża Witebska. Było to w czasach, gdy ludzie podburzeni przez odstępców Kościoła zapominali o Bogu i nurzali się w grzechach. Bóg w swym nieograniczonym miłosierdziu zsyłał świętobliwe, natchnione Duchem Bożym osoby, które nauką i przykładem przywoływały zbłąkane dusze do opamiętania i pokuty. Jedną z takich natchnionych była święta Róża, pochodząca z ubogiej rodziny w Viterbi we Włoszech. Gdy miała lat 8, w nocy, we śnie, objawiła jej się Przenajświętsza Maryja Panna i powiedziała: Masz mężnie walczyć przeciw nieprzyjaciołom mojego syna. I od tej pory mała 8-letnia dziewczynka, ubrana w habit zakonnic od świętego Franciszka Serawickiego, zaczęła z krzyżem w ręku przemawiać do tłumu. Słuchali jej z największą uwagą i prostaczkowie, i uczeni. Nie umiała ani czytać, ani pisać, a znała doskonale Pismo Święte i w przemówieniach swoich przytaczała ustępy z Ewangelii Świętej i pism proroków. Szły za nią tłumy wiernych i kacerzy, którzy nawracali się i pokutę czynili. Pewnego razu, mając lat 11, wracała święta Róża do skromnego domku swego ojca po całodziennej pracy nauczania. Była znużona i chcąc uniknąć uwielbień, jakich nie szczędzili jej mieszkańcy Viterbi, wybrała ustronne uliczki, gdzie rzadko pojawiali się przechodnie. Ale tu czatował na nią zły człowiek, heretyk, który nienawidził ją za jej świętość i dar nawracania niewiernych otrzymany od Ducha Świętego. Był to dorosły mężczyzna z bogatego rodu. Wysoki, przystojny i bardzo dbający o swój wygląd, a tak zatwardziały w swych błędach i grzechach, że nie zawahał się on, mężczyzna silny i 4 razy starszy od niej, uderzyć ją w twarz. Ją, 11-letnią, drobną, szczupłą dziewczynkę, której całym przewinieniem wobec niego była jej świętość. Czerwona plama wypłynęła na mizerną twarzyczkę świętobliwej dziewczynki, a w jasnych oczach zaszkliły się łzy bólu. Mimo to uśmiechnęła się łagodnie do niego i rzekła spokojnie: Nawróć się, bracie, i czyń pokutę, bo jeśli tego zaniechasz, za 3 dni wszyscy z pogardą palcem na ciebie wskazywać będą. I rzeczywiście, 3. dnia poczuł swędzenie na twarzy, a nazajutrz pokryty został wyrzutami i liszajami, tak zjadliwymi, że bez wstrętu nikt patrzeć na niego nie mógł. Ukorzył się przed potęgą Bożą, czynił pokutę, publicznie wyrzekł się swoich grzechów. Myśl, że ośmielił się znieważyć niewinne, świętobliwe dziecko, nie dawało mu spokoju i znów czatował na nią w ustronnych uliczkach, bo wiedząc, jakie wzbudza obrzydzenie, nie chciał pokazywać się na ludnych ulicach. Upadł jej do nóg. Przebacz mi, prosił wśród łez. Dotknęła ręką jego oszpeconej głowy. Niech ci dobry Bóg przebaczy, bo ja już przebaczyłam. Wstał uzdrowiony. Z głowy i z twarzy zniknęły mu wszystkie ślady choroby.